Hej, cześć, siemano, ja jestem Mati, a dzisiaj wpadłem na super pomysł. Czy softy wytrzymają cały wyścig? Wiecie, no pewnie każdy sobie zadawał pytanie, czy na innych oponach da się jeden wyścig przegrać, czy one się nie zużyją, czy coś się z nimi nie stanie. A właśnie dzisiaj to obalimy ten mit, że nie ma w sumie mitu, nie mam żadnego mitu przygotowanego, ale po prostu zobaczymy, co się stanie z tymi oponami. I zaczniemy sobie to w F1, oczywiście weźmiemy sobie Mercedesa, wybieramy sobie Audami, bo nigdy na tym nie jechałem, to ma być trudny challenge ogólnie. Rozpoczynamy tu sesję. Dobrze, jesteśmy już w kwalifikacjach. I mamy założone eseczki. Myślę, że będzie okej. Tak wygląda tor. Jakbyście nie wiedzieli, to takie ma zakręty. Ja na nim nigdy nie jechałem, to ma być trudny challenge rzeczywiście. Tor 33 stopnie. Tor jest gorący. A ja mam jeszcze na nim wytrzymać z tymi oponami. Przez taki długi czas. Idziemy na tor. Wyjeżdżamy i zobaczymy. Oczywiście trening to, znaczy kwalifikacje, wiecie, tutaj się nic nie stanie raczej. Tutaj po prostu przejeżdżamy kwalifikacje, tutaj opony są na bardzo dobrym stanie, tutaj nam nic nie przeszkadza. Dobrze, ja tutaj już potrzebuję się ustawić na pierwszej pozycji i po prostu spróbujemy wystrzelić jak najbardziej do przodu i później spróbować z tą wybuchniętą oponą przejechać się do przodu, ale na pewno to zajmie nam sporo czasu, czyli stracimy na tym bardzo dużo czasu i zobaczymy, ile z tych botów nas uprzedzi po prostu. Zakładam, że możemy zdublować kogoś z końca. Może sobie zrobić taką notateczkę, wiecie, żeby wiedzieć, że takie coś istnieje w ogóle. Utrzymujmy się za Budasem znowu. Budas nas chce trochę tutaj spowolnić, jedzie po wewnętrznej, bo mu się nie podoba to, że chcemy go uprzedzić. No ale jak widzimy, bardzo łatwy sposób daje się zrobić. Pyk. Piękny głos silnika Mercedesa, naprawdę pochwalić, że takie coś stworzyli. A kiedyś te bolidy jechały 380 km na godzinę, a teraz taki, widzicie, Mercedes ledwo do 300 na prostej. Kiedyś to były czasy, nawet co? Uwaga, teraz jest ten zakręt, którego nienawidzę. Przejedźmy go najbardziej uważnie, żeby później nie było z nim problemów. I ważne też jest stan kół, które są zużyte w 20%. I o to nam właśnie chodzi, żeby jak najbardziej szybko się zużywały. Ej, mogę ustawić jedną rzecz, która na pewno pomoże mi w tym zniszczeniu koła. A będzie to balans hamulców, który z pewnością nam się przyda do tego eksperymentu. Balans hamulców jak najbardziej naprzód. Już oponki 25% tutaj. Nasze opony, no są już w 40%. Jakby to powiedzieć, zużyte, a najprawdopodobniej przednia prawa nam pierwsza wybuchnie. I naprawdę jestem ciekawy, bo nigdy mi nie wybuchnęła opona w tej grze. Jestem na tyle ciekawy, czy da się jechać z wybuchniętą oponą.
Czy da się z nią jechać? Czy po prostu zakończymy wyścig? Zużycia pan 42% i rośnie cały czas w górę. Mam nadzieję, że dożyjemy tego momentu. 80% zużycia pan. Powinny się już coraz szybciej zużywać. Tak sobie myślę, może jak wziąłem właśnie Mercedesa, to gorzej zrobiłem. Bo Mercedes może ma jakieś bardziej wytrzymałe to opony, a nie na przykład, wiecie, jakieś gorsze zespoły, gdzieś do ustawki. Możliwe, że Mercedes ma trochę, wiecie, bardziej wytrzymałe i trochę popełniłem z tym błąd. Ale w sumie to nie jest tak nudno i nie jedziemy sobie, wiecie, tak z tyłu tam. Z problemami w sumie też. No, bo teraz już zostaje za nami. Tyle to jest kwestia naszego doświadczenia. Ja ogólnie byłem mistrzem świata w formule w 90 roku. Mój wujek ogólnie to zeł. Mój wujek miał 30 podium Formuły 1. No, to były piękne lata 60, kiedy on zdobył te wszystkie, wiecie, te trofea. Ja tak samo później zostałem mistrzem, wiecie. I teraz się przekłada to w sumie też na grę, bo to jest nawet nas dogonić się może i wiecie, to wszystko kwestia prawdziwego życia już. Ja już jestem na emeryturze i... No, piękne czasy to były, kiedy się ścigało w tych bolidach, które były tak mało zabezpieczone. Które były tak słabe. Pamiętam, jak pierwsze bolidy nie miały jeszcze spoilera. Już czuć, że nasze opony są trochę spalone. Czuję to po zapachu i również czuję to po tym, jak one jeżdżą. Ten tam nie gada, że mam na pizzę jechać, ale ja mówię, nie, ja tutaj, wiecie, tutaj czekam, aż oponki się trochę zepsują. Zapytamy Jeffa, co się stanie, kiedy przytrzymam opony za długo. Jeffie, co się stanie, kiedy przytrzymam opony dłużej niż powinienem? A on nie rozumie, czyli widzicie, czyli on, jeżeli nam nie powie, to muszę ja wam odpowiedzieć na to pytanie. Więc, no, jakby Jeff wiedział, to bym już pewnie skończył odcinek i to bym już nie prowadził nawet dalej. Jak to tam wygląda? Potrzebuję tego, napraw uszkodzenia skrzydła. Oczywiście, że nie. Nie potrzebuję tego naprawiać. A to nawet uszkodzenia nie ma tam praktycznie. Nie wiem, o co chodzi. Ale nasze opony już potrzebują zdecydowanie opieki sanitarnej. Zdecydowanie. Jak tam nasze hamulce się trzymają po pierwsze? Nie tylko opony, hamulce też sprawdźmy. Hamulce bardzo źle. Prawie 1000 stopni hamulców. No pięknie. Okrążenie, parcie. Ogólnie parcie, jak te opony działają na jak przekładają się na wynik końcowy okrążenia. Oh yes, zbliżamy się do naszego końcowego efektu. Zaraz się okaże, co się stanie. Hamulce już też pękają w szwach. Już praktycznie nie skręcamy, to już nie jeździ, ten bolid już nie jeździ. Powiem tak, jeżeli nam opona nie wybuchnie, to będzie wielki sukces dla mnie. Dla naszego zespołu, że przejechałem cały wyścig na jednych oponach. No to będzie ogólnie też ciekawy eksperyment. Teraz się rąbnąłem w ten. W skrzydło oderwałem, ale to nic, jedziemy dalej. Mogę powiedzieć, że samochodem bez skrzydła, bez dobrych opon, bez nowych opon nie da się jeździć i tak, to na pewno jest prawda. Szczerze, to szkoda, że nam się nie zużyło opon do 100%. To byłoby najciekawsze. I też jestem ciekawy, czemu nam się jeszcze nie wybuchły one. Co się stanie, też nie wiem. Kiedy nam te opony wybuchną, chcę zobaczyć, jak wybuchają. Opony nigdy tego nie widziałem. Tylko słyszałem o takich rzeczach. To po prostu, to jest challenge o przetrwanie po prostu tutaj na wyścigu. Żeby przeżyć i dojechać do końca, o to tak dokładnie walczymy. Po tarkach będziemy jeździć, może się bardziej zużyją. A, czyli to się dzieje. Czyli dzieje się coś, czego się w ogóle nie spodziewałem. To jestem serio zaskoczony. Myślałem, że wybuchnie nam opony i odpadniemy sesji, ale nie, zasady są inne i
O jest. To na pewno nie było spektakularny koniec wyścigu. Czyli w wyścigu nie da się przyjechać na jednej mieszance opon. Trzeba przyjechać raz chociaż do boksu. Tak to się kończy. Pamiętajcie o tym. Nie powtarzajcie tego co ja. Ale za to nasz współpracownik. Nie, nasz Mercedes tutaj widzimy na podium i tak staje, więc. Sukces teamowy i tak jest zrobiony, więc myślę, że nie wyszło i tak źle. To wszystko nasza zasługa, że Vettel się trzymał koło nas, miał wsparcie swojego tutaj gracza z teamu u siebie i po prostu wygrał to i to jest na pewno nasza zasługa, więc o tyle dobrze, że przez nas Bottas właśnie wygrał to piękne trofeum. A ja wam dziękuję za oglądanie i siema. Helplessly praying, the light isn't fading, hiding the shock and the chill in my bones.